Tak. Jeżeli chodzi o ten dom, na którym jest tabliczka, to należy wyjaśnić w ten sposób, że ten dom był wybudowany istotnie pierwszy, ale był oddany jako dom mieszkalny na biura Nowej Huty. Pierwsze mieszkalne bloki to były właśnie ten dom, w którym w tej chwili znajdujemy się. I oprócz tego był pierwszy blok, drugi, trzeci i czwarty. Było kilka bloków oddane jednocześnie, którym oczywiście zamiar na okres zimowy, bo w 49 roku zaczęła się budowa, a... To znaczy kiedy dokładnie, 49? Dokładnie gdzieś czerwiec. Panowie pracowaliście tutaj. Myśmy pracowali właśnie przy tych blokach. Jak to wyglądało? No jak wyglądało, to nie jest tak jak dzisiaj, dzisiaj trudno powiedzieć, bo na przykład budujemy Hutę Katowice, a nie możemy sobie wyobrazić i nie ma porównania w stosunek do obecnej chwili, jak to w tej chwili wygląda. No nie było mechanizacji, wszystko robiło się ręcznie, tak jak budowało się kiedyś dom mieszkalny na wsi, czy w jakimś miasteczku, czy w mieście. Nie było takiej mechanizacji. Tradycyjnymi metodami, oczywiście łopata, no i oczywiście nosiłki, teraz taczki, i to była cała mechanizacja początkowa. Dla ciebie najgorętsze słowa, wszystkie serca, siła wszystkich rąk, to dla ciebie piękna i ludowa, każdy dzień i każdy nowy dom. Budowane jako mieszkania dla rodzin zostały zasiedlone przez tłum junaków. Przez tłum junaków, uciekali przed zimą. Dla tych, kto mógł, żeby się schronić przed zimą. No to mieszkało w tym pokoju, na przykład, w którym jesteśmy, to mieszkało 8-10 w takich równorzędnych pokojach mieszkało. I znaczy, po powiedzieć mieszkało, spało po prostu. No tylko spało, bo łóżka były piętrowe, w kuchni mieszkało i też 4 osób mieszkało. No ja z żoną mieszkałem i 2 kolegów. I spotykaliśmy się albo u niego w komitecie, znaczy w zarządzie powiatowym ZNP, albo wieczór, późno wieczór widzieliśmy się, także dom prowadziliśmy raczej, nie prowadziliśmy tego domu, w ogóle nie było możliwe, żeby prowadzić, bo nie było gdzie ugotować, a nic. Także stołowaliśmy się oddzielnie, zupełnie. A w dalszym ciągu się budowało następne bloki. Ci już, którzy tutaj mieszkali, pracownicy i mieszkańcy hotelu, budowali następne budynki. To już powstało całe osiedle, osiedle A1 wówczas się nazywało, obecnie willowe. Dotąd, dopóki następnie osiedle A0, centrum. No dzisiaj to już jest miasto, które można się szczycić tym. Wszyscy ci, którzy budowali, to się szczycimy tym, że od początku w tych trudnych warunkach, że możemy się przejść po mieście.